Na imprezie Def Jam Polska mam przyjemność rozmawiać z Elvisem Picasso, a.k.a. Ero, połączenie malarza i muzyka. Jak się czujesz na tego typu melanżach? Mordo, ja się wszędzie czuję dobrze. Może brakuje mi tego, że nie piję, ale ogólnie jest fajnie. Jest to impreza otwierająca, jakby trochę spóźniona, ten label Def Jam, więc muszę tu być, skoro wiesz, byłem pierwszy, to jestem. Dobry. Ty zrobiłeś niesamowite przetarcie tego labelu w Polsce. Twoja płyta jest takim znakiem rozpoznawczym i takim właśnie wydawnictwem, które utrwaliło wizerunek Def Jam Polska. No, to chyba nie ma co do tego dwóch zdań. Nie wiem, ale niech tak będzie. Kiedyś gdzieś tam sobie coś na fiszku w głowie zapisałem, że specjalnie dla mnie otworzyli Def Jam w Polsce. Fajnie to brzmi. Ile w tym prawdy, to nieważne. W każdym razie mogę być spoko Def Jam. Okej. Okay. Trwa wasza trasa koncertowa z Hasidim. Wiem, że byliście ostatnio na przykład w Irlandii. Jak te koncerty na Wyspach się udały? Nie, jestem bardzo zadowolony. Bardzo podoba mi się współpraca z Hasidim, którego trochę, kurde, trzeba było wykopać. No, śmieję się, ale strasznie jak uaktywnił się teraz. Między innymi ten tour mu też dał do myślenia. Potrzebował tego. Jeśli chodzi o koncerty na Wyspach, też nie mogę narzekać. Zajebiste koncerty. Jak na w ogóle wyspowe koncerty, to niezłe ilości ludzi tam przy, więc jestem bardzo zadowolony. Zresztą jak wszystkich. Wszystkie koncerty super, niestety jesteśmy na półmetku. Zostały nam jutro koncert w Warszawie. Nie wiem, kiedy to będzie puszczone, ale nieważne. Jutro. Potem mamy jeszcze Stalową Wolę i Katowice oraz Wrocław. No i to zamyka Bang The Dang Tour. Jest srogo. Elvis Picasso pokrył się złotem, niedługo pewnie będzie platyna, a potem podwójna platyna. To pewnie dla ciebie jest bardzo motywujące i skłania cię do rozpoczęcia prac nad kolejnym projektem solowym. No wiesz, nie będę ukrywał, że tak jak mówisz, jakby jest to dobry motywator. Teraz akurat trochę jestem taki rozpłynięty, bo właśnie widzisz, ten tour jest grany cały czas, wracam zmęczony, mam też inne sprawy oprócz, prawda, nagrywania, jakoś ciężko mi to skleić, ale tak, pomysły są, wiesz, bity też poprzychodziły zajebiste, więc mam co robić. Kończy się tour i się zamykam w studiu, bo mam fajne rzeczy dla was. Ero, Elvis Picasso, we własnej osobie. Dzięki wielkie.